Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przekażę wam informacje na temat nowego pakietu startowego oraz nowych przedmiotów nadchodzących do Fortnite Battle Royale. Odkryliśmy już, jakie zmiany w balansie oraz na mapie wprowadziła ostatnia aktualizacja, jednak to jeszcze nie wszystko, co skrywają przynajmniej twórcy gry. Plika gry na premierę nadal czeka tak zwany Uzi oraz deskolotka. Mimo tego, Epic Games ma plany wypuścić jeszcze jeden nowy przedmiot, a mianowicie średniowieczny miecz, bo tak nazywają go pliki gry, to nowy przedmiot, który wypadałby jak wszystkie inne i zajmowałby oddzielne miejsce w ekwipunku jak zwykła broń. I jak można się domyśleć, byłby bardzo efektywny na bliskie starcia. Na ten moment nie znamy jeszcze szczegółów co na przykład zadawanych obrażeń czy animacji, ale znamy już dźwięki tej broni. Posłuchajcie sami. Zwrócę jeszcze raz uwagę na to, że nie, to nie jest powrót Infinity Blade, to nie jest nowy skin do zbieraka, to jest nowa broń, która powinna się pojawić w którejś aktualizacji zawartości już wkrótce. To nie jedyna nowość, która wkroczy na pole bitwy, ponieważ do gry ma wyjść także nowa wersja legendarnego krzaczka. W plika gry są wzmianki o przymiocie Sneaky Snowman, czyli o podstępnym bałwanku. Opis tego przymiotu brzmi A Portable Snow Disguise, czyli przenośne zimowe przebranie. Prawdopodobnie zastąpi on krzaczki na czas zimowego eventu, albo będzie po prostu tylko na zimowej części mapy, bo tam akurat krzaczków nie ma. Genialne. Poza tym, zbliża się połowa sezonu, co oznacza, że to już pora na nowy pakiet startowy. W plika gry po ostatniej aktualizacji pojawił się taki oto skin klasy epickiej. Należy do niego też Bugbling, ale nie ma żadnego zbieraka. Do tego, w plika gry pojawiła się także wzmianka o pakiecie startowym o nazwie Cobalt. Co ciekawe, Cobalt to nazwa tego właśnie skina. Co oznacza, że prawdopodobnie będzie on elementem nadchodzącego pakietu startowego. Fortnite jeszcze nie podał oficjalnej daty premiery nowego pakietu, więc niestety tego wam nie mogę powiedzieć. Ale nowe pakiety zawsze pojawiały się w okolicach połowy sezonu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.